Cześć, jestem Magda, a to trampolina do kina. Jak zrobić sobie stanowisko do animacji poklatkowej? Nie każdy ma w domu profesjonalny sprzęt, ale na szczęście, żeby zrobić dobry film, w ogóle ten sprzęt Wam nie jest potrzebny. Musicie tylko przygotować tak miejsce pracy, żeby uniknąć małych katastrof i kłopotów i różnych takich nieprzewidzianych zdarzeń. Warto też na początek wybrać łatwiejszą technikę. Dobrą techniką dla początkujących jest technika wycinankowa. Zaraz Wam wyjaśnię, jak ona działa, ale na początek pokażę Wam, jak przygotować sobie w domu stanowisko do animacji. Jest kilka bardzo ważnych rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę. Po pierwsze, uwaga na trzęsienia ziemi. Nie mówię o tych prawdziwych, ale o tych, które mogą się wydarzyć w Waszym filmie. Bez zgody Was, czyli reżysera, nic w tym filmie nie ma prawa się ruszyć, szczególnie jeśli jest to film poklatkowy. Drzewa, tło, wszystko to, co jest normalnie statyczne, czyli nieruchome, nie powinno się w tym filmie ruszać. Drzewa i budynki stoją nieruchomo, idzie tylko ludzik. Okej, chyba że robimy film o budynkach mutantach, ale to też... Zanim zaczniemy animować, musimy zabezpieczyć nasz plan tak, żeby nie ruszało się to, co się ruszać nie powinno. Czyli tło, kamera, światło, stół, na którym pracujemy, powinien być stabilny. Nie kręćcie filmów na kanapie, po której skacze akurat młodszy brat, albo na tylnym siedzeniu samochodu. Żeby zabezpieczyć Wasze stanowisko do animacji, możecie użyć taśmy klejącej, plasteliny, masy mocującej, może podeprzecie wszystko książkami. Uważajcie, żeby robić to tak, żeby nie uszkodzić Waszego mieszkania, bo reszta domowników może mieć do Was pretensje, tak? Raczej wkrętarka nie będzie tutaj dobrym narzędziem. Oto moja propozycja na prosty plan filmowy. Puszki, bo puszki są ciężkie i stabilne. Na nich karton z wyciętym otworem na obiektyw smartfona i trochę taśmy, żeby przykleić i zabezpieczyć. Jeżeli jesteście bardzo bogaci, możecie użyć rolek papieru toaletowego. Animatorzy są jak wampiry, nie lubią światła dziennego. Dlaczego? Dlatego, że światło dzienne to zaraza. Światło dzienne pochodzi od słońca, a słońce wędruje sobie po niebie. Czasami chowa się za chmury, czasami świeci na żółto, czasami trochę bardziej na czerwono. A te wszystkie zmiany widać na filmie. Starajcie się ustawić Wasze stanowisko w takim miejscu, gdzie nie świeci bezpośrednio słońce. Na przykład nie stawiajcie go tuż przy oknie. To po prostu jest zły pomysł. Najlepiej odgrodzić je jakoś od okna. Może zawiesić płachtę, może koc. Możecie na przykład wziąć stary karton, eksmitować z niego kota i wyciąć w nim dziurę na obiektyw, tak żeby Wasz aparat zaglądał do środka. No dobrze, trochę tu ciemno. Co robimy? Kradniemy, pożyczamy lampkę. Zwykła lampka z biurka albo z szafki nocnej wystarczy. Ważne, żeby na Waszym planie było jasno. Uwaga! Niektóre lampki się nagrzewają, więc kiedy będziecie ją ustawiać i świecić sobie do środka tego kartonu albo na Waszą scenografię, to uważajcie, żeby przypadkiem tego kartonu nie przepalić albo żeby siebie nie oparzyć. Ostatnie ważne ostatnie... Ostatnie ważne ustawienie to ostrość. Wspomniałam o niej w pierwszym filmiku, natomiast tutaj chciałam jeszcze Wam powtórzyć i przypomnieć, że aparat ma na automacie będzie ciągle próbował wyostrzyć to, co widzi przed sobą. A animacje, jak robimy, to przecież musimy ciągle wstawiać na plan ręce, tak? I żeby nasz aparat kompletnie nie zgłupiał, zablokujmy i to ustawienie. Ustawmy sobie ostrość na naszą animację, na nasze tło, na nasz plan. I zablokujmy, żeby aparat po prostu nie psuł nam filmu. Żeby zrobić animację wycinankową, naprawdę niewiele trzeba. Musimy mieć bohatera. I musimy tego bohatera wyciąć.
Kiedy nasz bohater jest już wycięty, możemy sobie zrobić taki myk, że na przykład narysujemy go jeszcze z drugiej strony i wtedy będzie on bohaterem idącym w jedną i w drugą. Bohater dwustronny. Nie jest to konieczne, ale może się przydać. I teraz tak, ten bohater już teoretycznie jest gotowy do animacji. Możemy nim zrobić film. Ruszamy zatem do stanowiska. Całkiem nieźle, prawda? I to wszystko z zupełnie nieruchomą postacią. Ale możemy zrobić jeszcze rzecz okrutną. Możemy rozczłonkować naszego bohatera. Na szczęście tylko na chwilę, proszę się nie bać. Jest takie coś pod wielu nazwami. Czasami się to nazywa Blutak, czasami Patafix, czasami Fixit, czasami różnie bywa. Proszę, to masa mocująca. Myślę, że wielu z Was takie coś już widziało. Jest to coś w rodzaju plasteliny, ale takiej plasteliny, która nie brudzi i którą można później odlepić bez szkody dla papieru, dla przedmiotu. Więc bierzemy sobie naszego nieszczęsnego bohatera bez ręki, bierzemy kawałeczek tej plasteliny, naprawdę malutki wystarczy, taki tyci, 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 i doklejamy mu z powrotem rękę, którą mu urwaliśmy. O, proszę. I po co ona była obcinana? Po to, że teraz jak mamy ją przyklejoną na tą plastelinę, o proszę bardzo, możemy ją ustawiać w różnych pozycjach i dzięki temu nasza postać zyskała możliwość pomachania nam. O, ta ręka może na przykład być odwrócona w drugą stronę i wtedy ludzik może nam pomachać, co zaraz zademonstruję. Jak widzicie, w czasie, gdy nagrywałam ten film, zrobiło się zupełnie ciemno, co oznacza, że mogę wrócić do mojej wampirzej postaci. Ale zanim zakończę ten film, chciałabym Wam pokazać film, który przysłał mi Antek. Antek ma lat 6,5 i zrobił animację po obejrzeniu pierwszego odcinka tej serii. Antku, gratulujemy i leci Twój film. Genialne, prawda? Proste, genialne, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, Antek, brawo. Wysyłajcie do mnie filmy, będę je tu pokazywać. Zobaczymy, co ciekawego Wam się uda zrobić. Do zobaczenia. Cześć!